witam was bardzo serdecznie, ja jestem Ninja, a dzisiaj rozpoczynamy kolejny odcinek z serii Question and Answer, czyli serii, w której to wy zadajecie mi pytania, a ja na nie odpowiadam. Na wstępie krótkie przypomnienie, jeżeli chcecie mi zadać jakieś pytania na przykład, to pod tym filmem piszcie kwadratowy nawias, literka P oraz i po prostu zadajecie mi pytanie. Jeżeli chcecie, możecie również zadać mi jakieś wyzwanie, po prostu zamiast literki P piszecie literkę W w kwadratowym nawiasie i zadajecie mi jakieś wyzwanie, ponieważ pierwszy odcinek z wyzwań dostaniecie już jutro. Wybaczcie też swoją drogą, że w piątek jako tak miały się pojawić dwa horrory u mnie na kanale, ale nie pojawiło się z prostej przyczyny, po prostu nagrania mi szlak trafiło, coś tam nie tak się pozgrawało i niestety nie ma za dużo z tych materiałów. No ale tak, przejdźmy sobie może już do odpowiedzi na pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie zadał Kuba Cejko. Jeśli mógłbyś połączyć ze sobą trzy dowolne sztuki, sporty, walki, żeby utworzyć według ciebie sztukę samoobrony doskonałą, to jakie byś wybrał? Powiem tak, na pewno trzeba byłoby wziąć coś z parteru, coś ze stójki oraz coś, powiedzmy, takiego pośredniego z technik samoobrony. Czyli na przykład mogłoby to być połączenie, załóżmy, stójka. Mamy boks tajski, świetne techniki, bardzo skuteczne, niespecjalnie długo, wręcz wymagające do opanowania, żeby je fajnie wykorzystać. Kolejna sztuka walki, dajmy na to jiu-jitsu. Mamy parter non-stop, mnóstwo dźwigni, mnóstwo różnych technik, także również samoobrony, więc świetna sprawa. No i dajmy na przykład trzecią jeszcze sztukę walki, taką stricte z samoobrony, to mogłoby być na przykład aikido, bądź na przykład choćby i karate. Ponieważ karate naprawdę zawiera bardzo dużo technik samoobrony, niestety nie jest to w każdym klubie nauczane, co mi się osobiście bardzo nie podoba, ale jeżeli, załóżmy, dysponujemy możliwością uczestniczenia w takim klubie karate, gdzie mamy również samoobronę, normalne walki, jak i również oczywiście kihon, kata, ale też nie tak do przesady, że po prostu robicie jedno i to drugie, wałkujecie bez większego wgłębienia się sensu w to interpretacji kata, to jest to trochę bez sensu. Jeżeli natomiast dysponujecie możliwością uczestniczenia takiego klubu, to powiedzmy, ja bym wybrał takie te trzy sztuki walki, czyli jiu-jitsu, muay thai i karate. Drugie pytanie. Czy mogę się legalnie poruszać po mieście z kastetem w kieszeni w celu samoobrony i policja nic mi nie może zrobić? Dodam jeszcze, że chodzi o kastet bez kolców, chociaż nie wiem, czy ma to jakieś znaczenie. Jeżeli chodzi o kastet, to z tego co mi się wydaje, jest to broń cały czas nielegalna w świetle prawa polskiego, tak samo jak i choćby zwykłe drewniane lunczaką. Absurdalny paradoks. Dlatego też proponowałbym ci może zamiast takiego kastetu, jeżeli chcesz coś mieć przy sobie, to pałka teleskopowa w zupełności powinna wystarczyć. Następne pytanie od Marcin PM. Mam 14 lat i czy mogę zakupić pałkę oraz poruszać się nią poza domem? Jeżeli chodzi o pałkę teleskopową, to jak najbardziej, ale jeżeli chodzi o kij baseballowy, to tutaj nie do końca jestem pewien, ale chyba kije baseballowe jednak są legalne u nas w kraju, chociaż, no nie wiem, nie chcę tutaj snuć jakichś moich teorii, po prostu nie wiem, ale taką informację łatwo możesz znaleźć w internecie, po prostu zapytaj w Google, czy po prostu, nie wiem, kij baseballowy w Polsce jest legalny, a na pewno taką informację otrzymasz. Jeżeli chodzi o pałkę teleskopową, to jak najbardziej możesz mieć ją przy sobie w każdej sytuacji. Kolejne pytanie od XeniXXD. Gdy jestem czasami na górkach, to rzucam swoimi nożykami. Co miałbym powiedzieć jakiemuś dorosłemu, jakby to zobaczył? Nie wiem, co byś miał mu powiedzieć. Nic byś mu nie miał powiedzieć. Dlaczego w ogóle miałbyś cokolwiek mu powiedzieć? Przecież rzucasz sobie tylko nożami, patrzyłby się. Możesz mu powiedzieć, że robisz trening wojowników ninja i że oglądałeś ninjagames.pl, jak się rzuca nożami i możesz polecić mój kanał. Ale generalnie to nic się raczej nie powinien przyczepić. Jeżeli gdzieś tam jesteś sobie z boku i rzucasz sobie nożami, to nikt nie będzie miał do ciebie żadnych roszczeń ani pretensji. A jeżeli ktoś ci powie, że żebyś tam uważał czy coś, to spokojnie. Nie wiem w zasadzie dlaczego miałby ci ktokolwiek coś powiedzieć. Kolejne pytanie od Exanes X. Jaki jest twój rekord w wyciskaniu na ławce płaskiej? Szczerze mówiąc to nie wiem, bo dawno tego nie robiłem, ale jak będę miał tylko okazję, to to zrobię i myślę, że można sobie to dać pod jakieś challenge. Myślę, że to byłaby dość ciekawa sprawa. I kolejne pytanie od Exanes X. Za którym razem zdałeś prawo jazdy? Jeżeli chodzi o teorię, to za czwartym razem, jeżeli chodzi o praktykę, to za trzecim. Tutaj jeszcze chciałem też zaznaczyć, że ja akurat zdawałem w momencie, kiedy wchodziły nowe przepisy na prawo jazdy, więc byłem, że tak powiem, dość króliczkiem doświadczalnym, dlatego może ta teoria tak jakoś nie poszła. Jeżeli chodzi o praktyczny egzamin, zdałem za trzecim razem. Nie mówię, że to jest jakoś
Spoko, można byłoby to zdać za pierwszym, ale słuchajcie, ja osobiście uważam, że czy zdacie egzamin za 5., 6., 10. razem, pierwszym, to nie ma najmniejszego znaczenia. Fakt faktem, no pieniążki wam troszkę ulecą z waszego portfela za egzaminy, ale to nie jest powiedziane, że ktoś, który zdał egzamin powiedzmy za 6. razem, będzie gorzej jeździć od tego, kto zdał za 1. razem egzamin. Tutaj jest wiele czynników, przede wszystkim instruktor, jakie mamy samopoczucie w danym dniu, czy nas zje stres, czy też nie. No, wiadomo, to różnie może być. Jeden zda za 1. razem, a wcale niekoniecznie może lepiej jeździć od tego, który zdał za 5. czy 6. Kolejne pytanie od Marcin PM. Ile znasz chwytów? Na przykład przez ramię i czy je pokażesz? No słuchaj, trochę tych chwytów znam. Dość sporo, nie powiem. I te właśnie chwyty wam pokazuję w serii poradników Trenuj z Ninją, jeżeli chodzi o serię technik samoobrony, które dostajecie to w każdym tygodniu, w niedzielę, już od przeszło równego miesiąca i będziecie je dostawać do połowy stycznia na pewno, jak i nie dłużej. Kolejne pytanie od Exanes X. Zrobisz serię, w której to ty zadajesz pytania, a widzowie odpowiadają i w następnym tygodniu czytasz odpowiedzi. Co o tym sądzisz? Wydaje mi się, że byłaby to całkiem ciekawa sprawa. Jeżeli byście chcieli coś takiego, to piszcie w komentarzach pod tym filmem. Ja mogę przygotować dla was serię jakichś pytań, które zadam na ninjagames.pl, na profilu na przykład facebookowym. I po prostu wy sobie na te pytania możecie odpowiedzieć, ale odpowiedzi bym was prosił, żebyście na przykład przesłali mi właśnie, tak jak tutaj kolega Exanes mówi, żeby w przyszłym tygodniu je czytać, czy na przykład wysyłacie mi je dopiero dzień przed nagrywaniem, powiedzmy, takiego odcinka i wtedy to naprawdę może całkiem sympatycznie wyjść. Jeżeli chcecie coś takiego, to piszcie w komentarzach pod tym filmem. Kolejne pytanie od... nie wiem. Oglądałeś Rockiego? Oczywiście, że oglądałem Rockiego wiele razy. Mówisz, że znasz podstawę parkoura, zrobisz film, zrobisz jakiś film związany z tym sportem. Wiesz co, ja nie należę specjalnie do osób, które chcą robić poradniki z czegoś, co tylko w zasadzie liznęły. Ja parkoura tego trenowałem de facto może jakiś tydzień, dwa. Oczywiście jakieś tam proste tam przeskoki i tak dalej umiem, bez problemów mogę je wykonać. Ale wydaje mi się, że robienie poradnika z jakichś tam dwóch, trzech powiedzmy jakichś tam technik parkoura, które umiem, trochę mija się z celem, ponieważ takich poradników jest naprawdę bardzo dużo w internecie, więc po prostu stworzyłbym coś, co już było, a mi to się niespecjalnie podoba, dlatego raczej niespecjalnie chciałbym nagrywać film po prostu z czegoś, do czego nie do końca mam jakieś, powiedzmy, aż takie umiejętności i takie doświadczenie. W skrócie, nie chcę po prostu z siebie robić mistrza Janusza. Kolejne pytanie od TheHengen1989 Hengen. Jak już wspomniałem, tobie na Facebooku prowadzę bloga wszystkoairsoft.blogspot.com. Jaka jest twoja opinia na temat mojego bloga? Czy według ciebie przyczyni się on do rozszerzenia ASG w większej liczbie osób? Słuchaj, twój blog jest bardzo fajny, bardzo w ciekawy sposób piszesz artykuły. Często sobie lubię to nawet poczytać je. Ale słuchaj, osobiście uważam, że taka forma blogu dość mocno się zakopuje na internecie. Ciężko ci dotrzeć do nowych odbiorców z prostej przyczyny, bo mało kto szuka po prostu informacji, powiedzmy, o broni Airsoft Gun w taki oto sposób, w jaki ty to robisz. Jeżeli nagrywałbyś filmiki na YouTubie i opowiadałbyś o broni, to uwierz mi, że odzew byłby znacznie bardziej ciekawszy, znacznie bardziej sympatyczniejszy i wtedy, jeżeli prowadziłbyś osobno bloga i na przykład na nim umieszczał filmy, to twój blog na pewno znacznie bardziej by się rozpromował. Dlatego pomyśl nad nagrywaniem filmów na YouTubie właśnie o Airsoft Gun. Kolejne pytanie od Wonshu. Co zrobił kolega, jak spotkał się z tymi 5 adresami? Tutaj chodzi odnośnie o taką kwestię, kiedy opowiadałem wam taką historię, bodajże chyba w poprzednim Q&A było takie pytanie, ktoś zadał, czy miałem kiedyś jakąś tam sytuację, powiedzmy, ekstremalną, jeżeli chodzi o warunki samoobrony, gdzie po prostu musiałem włożyć się do walki. Tutaj ja właśnie opowiadałem taką historię kolegi, który kiedyś tam szedł sobie wieczorem po mieście i zaczepiło go paru dresów z nożem, no i po prostu kazali mu oddać telefon. No co zrobił? No oddał po prostu ten swój telefon, no bo z nożem po prostu nie ma żartów. No słuchajcie, zwłaszcza jeżeli jest 5 na 1, no trochę lipa, że tak powiem. Kolejne pytanie od Mariusz Urbanik. Czy jesteś w stanie podać argumenty, dlaczego powinniśmy głosować na Janusza Korwin-Mikkego, a nie na Pawła Kukiza? No troszeczkę pytanie po fakcie, ale odpowiem wam na to. Z racji tego, że Janusz Korwin-Mikke ma ogromne doświadczenie w polityce. On zajmuje się tym, że tak powiem, od pieruchy. Jeżeli chodzi o Pawła Kukiza, to jego doświadczenie jest znacznie mniejsze w polityce i temu właśnie ja przychylam się do tego, że
wolałem oddać głos na Janusza Korwin-Mikkego, na osobę, która walczy, że tak powiem, z systemem już od przeszło kilkudziesięciu lat, aniżeli na osobę, która powiedzmy zaczyna walczyć z systemem od jakiegoś roku. Dlatego właśnie ja oddałem głos na Janusza Korwin-Mikkego. Kolejne pytanie. Osobiście chodzisz na wybory? Tak, chodzę na wybory zawsze i wszędzie. Kolejne pytanie. Co myślisz o prowadzeniu małych sabotaży na rzecz prawicy? Powiem tak, ja bym się przychylił do tego, tylko nie wiem, jaki byłby odbiór całego społeczeństwa. Podejrzewam, że większość by to niestety zraziło, powiedzmy, do środowisk antysystemowych, więc pewnie narobiłoby to więcej szkód, aniżeli byłoby z tego pożytku. Ale jeżeli takie sabotaże byłyby dobrze zaplanowane, to wydaje mi się, że naprawdę mogłyby niezłego bałaganu narobić. Kolejne pytanie. Jesteś za legalizacją broni? Oczywiście, że tak. Czy umiejętność samoobrony na stałe by się... tutaj mamy dalszą część pytania. Czy umiejętności samoobrony nie stały się praktycznie bezużyteczne przy uzbrojonym pijanym napastniku? Uwierz mi, że są dalej użyteczne. Nie bez powodu wojsko szkoli się w technikach samoobrony, jak wyswobodzić się w momencie, kiedy ktoś wam celuje z pistoletu prosto w wasze czoło, czy też z boku gdzieś, bliskiej odległości, jak wyrwać przeciwnikowi broń i jak się wyswobodzić, kiedy to siedzimy na krześle, a ktoś do nas celuje z broni i tym podobne. Więc uwierz mi, że te techniki samoobrony mimo wszystko zawsze się przydadzą. W stosunku, zwłaszcza jeżeli tak jak mówisz, mamy tutaj pijanego napastnika, no to jego ataki mogą być dość chaotyczne i dość proste do przechwycenia. Prostsze raczej aniżej te ataki, które by wykonała trzeźwa osoba. Następne pytanie. Gdyby broń palna była legalna, jaką byś sobie sprawił? M4. I mamy ostatnie pytanie od kolegi, a mianowicie wierzysz w UFO? Chodzi o tragedię na przełęczy Diatłowa. Słuchaj, jeżeli chodzi o istnienie UFO, to jestem dość przychylny do tego. Uważam, że nasz wszechświat jest tak wielki, tak ogromny, że ciężko byłoby mi jakoś sobie wyobrazić, że nikogo nie ma poza nami. Poza tym jest tak dużo naprawdę przeróżnych zdjęć, w zasadzie wręcz dowodów na to, że niezidentyfikowane obiekty latające, czyli UFO, w skrócie z języka angielskiego, się pojawiają, więc samo UFO w sobie jak najbardziej istnieje, bo pojawiają się niezidentyfikowane obiekty latające, ale jeżeli chodzi o istnienie obcej cywilizacji, to powiedzmy to, że bardziej, że jestem temu bardziej przychylny, aniżeli bym odrzucił tą teorię. Kolejne pytanie od Alex G. Co myślisz o Blok Ekipie? Lubię ten serial, czasem sobie pójść od czasu do czasu jakiś odcinek, jest jeszcze go pośmiać, generalnie czysty fan, ogólnie produkcja całkiem udana i gorąco polecam. Kolejne pytanie, pokażesz jakiś film z dzieciństwa? Ciężko mi troszkę jakieś materiały filmowe z dzieciństwa, ale jak coś znajdę, to myślę, że wrzucę w następnym Q&A. Jeżeli chodzi o film z dzieciństwa, to powiedzmy, że ostatnio, no może nie ostatnio, ale parę miesięcy temu wrzuciłem na profil facebookowy film, w którym to wykonuje kata i bodajże to był chyba 2008 rok, a ja miałem chyba 12 albo 13 lat, więc jeżeli chcesz, to zapraszam serdecznie do obejrzenia. I ostatnie pytanie od Aleksa. Nagrasz kiedyś Left 4 Dead z widzami? Słuchaj, jeżeli chodzi o Left 4 Dead, to ta gra jakoś tak niespecjalnie do mnie przemawia, jeżeli mam być szczery. Grałem troszeczkę na multi z bratem, ale dość szybko gra mi się znudziła. Dużo bardziej, dużo lepiej bawię się przy Counter-Strike Global Offensive, czy też na przykład przy Mortal Kombat 10. Jeżeli chcielibyście na przykład zagrać ze mną w Mortal Kombat 10, to wysyłajcie zaproszenia na Steam, piszcie wiadomości, ja wam odpiszę i po prostu mógłbym iść na partyjkę. Jeżeli chodzi o Counter-Strike Global Offensive, to granie z widzami będzie i będzie tych odcinków więcej, tylko na spokojnie muszę sobie poukładać wszystko to, co miałem do zaplanowania, bo troszeczkę muszę się jeszcze odgrzebać, ale myślę, że będziemy sobie nagrywać dość sporo tych odcinków grania z widzami, więc myślę, że będzie to dość ciekawa sprawa, ale jeżeli chodzi o Left 4 Dead, no to niestety po prostu gra do mnie jakoś nie przemówiła specjalnie. Kolejne pytanie od Kacper Szafrański. Skąd masz swój strój ninja? Mój strój ninja mam, że tak powiem, z Allegro. Kupiłem go dość tanim kosztem poprzez kupowanie jakiegoś używanego kimona i tym podobnych akcesoriów. Kolejne pytanie od Carton Studio. Czy wybierasz się do kina na Star Wars The Force Awakens? I korzystając z okazji, chciałbym powiedzieć, że materiały z bety Star Wars Battlefront były genialne. Jeżeli chodzi o Star Wars The Force Awakens, to jak najbardziej wybieram się do kina już i nie mogę doczekać filmu. A jeżeli chodzi o Star Wars Battlefront, właśnie tą wersję beta,
to ja chętnie nagrałbym nawet gameplaye z pełnej wersji gry, z tym, że po prostu gra troszeczkę przerosła moje oczekiwania, jeżeli chodzi o koszty. I jak troszkę mi się hajsy nieco polepszą na koncie, to po prostu grę kupię i myślę, że nagram dla was też trochę materiału z tejże produkcji, bo sam z chęcią bym w nią pograł, bo bawiłem się naprawdę przy niej wyśmienicie. Następne pytanie od Patryk Krosicki. Jakbym rzucał shurikenem w drzewo i zawiałby wiatr, to shuriken by skręcił? Czy jest tak wyważony, że poleciałby prosto? Czy to zależy od siły rzutu? Dość ciekawe pytanie, zaskoczyłeś mnie troszeczkę nim. Nigdy w sumie nie zastanawiałem się nad tym, jakby shuriken poleciał w momencie jakiegoś mocnego podmuchu wiatru. W zasadzie nie odczułem nigdy różnicy w rzucaniu shurikenem, powiedzmy, jeżeli chodzi o jakieś ruchy wiatru, ale faktem, jeżeli wiatr by jakiś mocny po prostu zawiał, to na pewno ten tor lotu troszeczkę by się zmienił. Oczywiście siła rzutu też jest tutaj ważna. Im rzut silniejszy, tym po prostu powiedzmy mniejsza szansa, że w mniejszym dystansie tor lotu troszkę się skrzywi. Czyli na przykład rzucamy dość mocno i powiedzmy przez 20 metrów shuriken leci prosto i po 20 metrach zaczyna skręcać, prawda? Rzucamy tak średnio, shuriken leci prosto 10 metrów i po 10 metrach zaczyna troszkę skręcać. I następne pytanie od Patryka. Czy mógłbyś nagrać poradnik o sztyletach Sai? Mam taki poradnik w planach, będą odcinki z broni ninja i myślę, że pierwsza broń, kolejna właściwie broń ninja pojawi się, no nie jutro, nie w niedzielę, ale w przyszłym tygodniu. Będzie jeden odcinek z samoobrony oraz jeden odcinek z broni ninja. Kolejne pytanie. Gdzie twój kisiel, którym miałeś bulgotać? Będę jutro bulgotać na challenge'ach. Kolejne pytanie od Patryka. Skoro masz pierwszy dan karate, to możesz pokazać kata jitte. Kata na drugi dan. W następnym odcinku trenuj z ninją. Znam to kata jak najbardziej. Z tym, że słuchaj, ja nie jestem kaciarzem. Ja jestem bardziej kumiciarzem. Specjalizuję się w walce. Ja kata nigdy nie wykonywałem w sposób taki, aby stricte dostać powiedzmy notę 10 na 10 na zawodach, czy też wygrać walkę poprzez kata, załóżmy, 5 chorągiewkami na mnie. Nie jest to mój cel. Jeżeli chodzi o kata, to ja z chęcią mogę wam zrobić bunkaj i samoobrony wyciągnąć po prostu techniki z tego kata i uskutecznić je, które można wykorzystać w realnej konfrontacji, w realnej samoobronie. I taka forma pokazywania właśnie kata, myślę, że pojawi się u mnie na kanale, ale nie będzie to wcześniej na pewno niż wydaje mi się na wiosnę. Będę po prostu pokazywać kata, jak się robi, w miarę dynamicznie, na miarę swoich możliwości, a następnie będę je interpretować i to będzie kluczową rzeczą w takich odcinkach. Okej, mistrzowie, odpowiedziałem wam na wszystkie wasze pytania. Mam nadzieję, że ten odcinek z serii Question Answers wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie mieć na bieżąco się do materiałów, to kopnijcie mi suba. A ja tymczasem uciekam już na kolejną misję. Wy trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!